witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w Hardcast Craig. To jest taki parking w miejscowości Tabden Bridge. Idziemy takim szlakiem, który ma półtorej mili, czy jakieś 2,5 km do Gibson, gdzie byliśmy zimą. Idziemy po prostu zupełnie z innej strony. Z tej strony jeszcze tutaj nie byliśmy. Także mamy taki szlak do przejścia. I ciekaw jestem, jak to teraz latem wygląda, gdyż zimą wyglądało naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Tam był ten bałwan odpadów. Jak pamiętacie, zapraszam Was na film zimowy. Link jest w opisie. I porównamy sobie, jak to teraz w pełni lata wygląda. To do zobaczenia wkrótce. To już jest pięknie, a jeszcze nie doszliśmy na miejsce. Bardzo fajna trasa tu w lesie poprzez las. Zobaczcie, jak mam piękną rzekę. Taki mi wodospadzi, tu jest taka przyprawa mała. Dla wody. Także no, pięknie. Thank you.
powiem wam, że co miejsce to ładniejsze. Przeszliśmy raptem kilkadziesiąt, może kilkaset metrów ten Riverside, ale naprawdę, no to spójrzcie na to. Powiem wam jedno, tu można odpocząć i przejść się naprawdę na przepiękny spacer romantyczny w naprawdę cudownym miejscu. Pokażę wam dalej, jak ta trasa wygląda, ale no my jesteśmy zachwyceni. Zobaczcie, tu zajdę, żeby wam coś pokazać. Spójrzcie, mamy drzewo. Zobaczcie, to drzewo jest przymocowane do brzegu. Po to, żeby można było przechodzić na drugą stronę, żeby to nie odpłynęło i żeby można było bezpiecznie przejść. No ja nie będę się przeprawiać raczej na drugą stronę, bo idziemy tą stroną rzeki. Ale zwróćcie uwagę, że nawet to jest tutaj przemyślane, żeby zabezpieczyć, żeby ludzie mogli sobie przechodzić w najprostszy możliwy sposób. Po co budować mostek, skoro można wywalić drzewo i niech sobie ludzie przechodzą. Pamiętacie te miejsce z moich filmów? Dla porównania wam pokażę fragment. Thank you.
paliło drewnem. Było bardzo ciepło. A teraz przyszliśmy sobie tutaj na kabusie. Hello. A co można powiedzieć? Jest kolor szpasty. A z czego on jest? Okej, okay, ja chcę czarnokrowę i kolor szpasty. They want two americano, please. There is two cheese on it. Jarek, i weźmy sobie jeszcze na drogę po takiej bułce. Dwa, weź dwa. This two. Yeah. Okej, okay, a potem... Chcesz ten, jelly? Mm-hmm. Yes? Yes, please. I wiesz co, Jarek? Jak mają wodę, to kupią w butelkę. No. No, to jest nasze śniadanko. I zobaczcie, dobre. Mamy, to jest kornisz pasty, taka bułeczka tak. Zapiekana z tylko ten jest serem i cebulą. Bo z serem reguły, i z cebulą. Z reguły jemy z wołowiną, ale nie było dzisiaj. I mamy z takim widokiem śniadanko. Dobra. Tu pozdrawiamy serdecznie z Gibson Mills. Zjemy sobie coś i idziemy dalej w trasę, idziemy na wodospady. Tak, idziemy takim filmem. No, mieliśmy małą awanturę. Także zjemy sobie i idziemy dalej. Trzymajcie się. Thank you.
wracając w chwili, że idziemy sobie, jeszcze mamy kawałek drogi do następnego wodospadu, powiem wam, co to jest ten Gibson Mill. Otóż jest to młyn, który jest zachowany od dawna w nienaruszonym stanie, ten co byliśmy przed chwilą. Polega on na tym, że on jest samowystarczalny, to znaczy ma własną elektrownię. Ciemno nam się zrobiło. Ktoś tam zapalił światło teraz. On ma własną elektrownię. Produkował się tam, to był młyn taki, no, ma koło młyńskie, które jest zanurzone w wodzie i ono napędza właśnie ten prąd. No i jedyna rzecz, jaka jest tam dostarczona, to jest tylko ta linia telefoniczna miejska, żeby było połączenie ze światem.
Słuchajcie, jest to typowa angielska bułeczka, taka dobrze wyrośnięta, i ona jest podawana z takim kremem albo z masłem. O, dostaliśmy wash and go, czyli wszystko razem. Dodaliśmy i masełko, i krem. O, kremik jest taki, to dobrze. I specjalny dżemik do tego jest, regionalny jak widać. To jest ten krem. Kremik jest taki. On jest tak prawie jak masło. No. I się smaruje, zobaczcie, bułkę tym, tym kremem. To jest tak jak śmietana trochę. Trochę pyszne. Gęsta. Bardzo gęsta śmietana. I na to się kładzie dżemik. Za chwilę zobaczymy, jak się kładzie dżemik. Kładziemy dżemik. Wow, spada mi. Tak, to jest przepis na bułeczkę. Pozdrawiam wszystkie kanały kulinarne przy okazji. Czyli gotowanie jest proste. Klaudię. Kogo jeszcze? Groch z kapustą. O, i groch z kapustą nie, to jest bułka z masłem. Nie, ale jest taki kanał. Też pokazuje bardzo fajne przepisy. Także słuchajcie, wracamy z powrotem. Nie udało nam się dojść do końca do tej przełęczy ze względu na czas, nas troszeczkę pogonił. Wyszłam trochę dłużej niż zamierzaliśmy tutaj być. Także musimy wracać. Jak widzicie, przepis na pyszną angielską bułeczkę już żeśmy wam podali. Także pozdrawiamy wszystkich naszych subskrybentów, wszystkie nasze kanały, które nas odwiedzają i nas wspierają, prawda, w naszych wysiłkach tutaj, żeby wam pokazać wszystkie ładne miejsca. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Pozdrawiamy was serdecznie. A, dzisiaj premiera. Ale tego filmu nie zobaczycie dzisiaj. Filmu nie zobaczycie. No, niestety. To się wyciągnie. Także trzymajcie się słodko i zapraszam do następnego filmu. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć.